Bardzo serdecznie witamy na strefie rekonstrukcji historycznej organizowanej przez Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej podczas pierwszego Kongresu Pamięci Narodowej, który odbywa się tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Razem z nami są żołnierze z obrony terytorialnej z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a zadaniem naszym jest pokazać historię ożywioną. Znajdujemy się w namiocie, gdzie można poznać, dotknąć oryginalnych przedmiotów z epoki, można zobaczyć, jak byli szkoleni żołnierze, począwszy od wojny 1920 roku przez 1939 i polskie siły zbrojne na Zachodzie. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na Kongresie Pamięci Narodowej, gdzie my jako Military Art przygotowaliśmy całą ekspozycję historyczną sprzętu wojskowego oraz przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną, gdzie nasi przewodnicy oprowadzają chętnych i zwiedzających po tych wszystkich stoiskach. Tłumy, które się tu przewijają, mają żywą lekcję historii, mogą jakby dotknąć tej historii na żywo, dotknąć jej w czasie rzeczywistym. Jednocześnie jest to dla nas doskonała prezentacja naszych możliwości, tego, co możemy Państwu zaproponować w każdej innej działalności, działalności edukacyjnej czy działalności filmowej. Serdecznie zapraszamy, polecamy, jest nam miło Państwa gościć. Przed nami ostatni dzień kongresu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Przez stanowiska historyczne, które tutaj są prezentowane w tej hali, jak i na zewnątrz, przewinęło się kilka tysięcy osób w ciągu 3 dni. Opowiadamy o tradycjach, jakie towarzyszą współczesnemu Wojsku Polskiemu, a które osadzone są w złotych zgłoskach dziejów oręża polskiego, tak moglibyśmy powiedzieć. No bo w końcu przypominamy o zwycięstwie pod Monte Cassino, o Anconie, o Bolonii, o bojach wrześniowych, o Bitwie Warszawskiej roku 20 w najbardziej nowoczesny i plastyczny sposób. Część poświęcona polskim siłom zbrojnym na Zachodzie to wspólne stanowiska edukacyjne wystawione przez Stowarzyszenie Parwa Patria i Studiów Historycznych Huzar. Pokazujemy wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy walczących we Włoszech w 1944-1945 roku pod wspólnym tytułem Czego nie widać. Skupiamy się na tym, co żołnierz miał przy sobie. Można zobaczyć tutaj przegląd broni, która była używana na Kępie Oksyckiej, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej. Można zobaczyć artefakty wydobyte z pól bitewnych Kępy Oksyckiej, nie prezentowane nigdzie w żadnym muzeum. A dodatkową atrakcją niewątpliwie są zdjęcia, ponieważ prezentujemy tutaj zdjęcia, które także nie zostały nigdzie w żadnych publikacjach jeszcze opublikowane. Są tylko możliwe do zobaczenia w dniu dzisiejszym właśnie tutaj w Warszawie, w tym pięknym namiocie przy Stadionie Narodowym. Przedstawiamy tutaj wyposażenie oficerskie i ułana, oczywiście ułani cały swój dobytek nosili na grzbiecie, był noszony na grzbiecie końskim, schowany, zapakowany w sakwy. Wszystko to prezentujemy, co było na wyposażeniu kawalerzystów II Rzeczypospolitej. Nasze stowarzyszenie przedstawia wyposażenie plutonu łączności w pułku piechoty, a także całe zaplecze, jakim pułk dysponował w postaci kancelarii pułkowej. Forma historii ożywionej to jest jedna z form promowanych przez Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentuję największego bohatera tej strefy, kawiarkę naszą Ekspres, który służył tu dzielnie przez 3 dni.
i właściwie jest przyjacielem wszystkich uczestników, ponieważ każdy co najmniej raz nacisnął na przykład ten oto guzik. Coś długo. O. Pani Magdaleno, na Pani powitanie. Dobra. Tak już po wszystkich napisach bardzo poproszę, żeby to zostało umieszczone. Dobra.